Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep taoria.pl, medycyna zdrowia, medycyny zdrowia, no i oczywiście biegawina terapii naturalnych, wiedza, informacja, energia, materia, w konsekwencji, jak powtarzam, mądrość intelektualna i w konsekwencji homeostaza na ciele, umyśle i duchu. Pozwoliłem sobie zrobić to nagranie, bo mamy pewne kuriozum, które nowe powstało, prawda? I ciekawostką jest taką, że mamy nowego celebrytę praw i prawd telewizyjnych. Tutaj proszę potraktować to, co mówię, nie jako kpiarstwo z tego, że jednak gdzieś tam ludzie giną, ale proszę zwrócić uwagę na media praktycznie internetowe, czy ten główny ściek. Generalnie to rzecz jest tak niesamowita, bowiem raptem okazało się, że pojawia się nowy celebryta, który jest jakby przypieczętowany jakimiś tam czołgami, wojskiem i tak dalej. I ten nowy celebryta zupełnie uzdrowił, przynajmniej na ten okres, z tą propagandę, że tak się wyrażę, z celebryckiej choroby numer 19. No takie dziwne rzeczy. Nie mówię dlatego, żeby zdyskredytować to, że dzieje się niefajnie wielokrotnie, ale dlatego, żeby zacząć trochę myśleć, główkować, jak to się dzieje, że raptem to są takie fale, które nam się funduje, prawda? Tak jak kiedyś była fala świńskiej grypy, potem ptasiej grypy, w międzyczasie wymordowano miliony naszych zwierzątek i raptem się okazało, że nigdy nie było pustki, chwili pustki tych mięsa z tych zwierzątek w marketach. Więc to też dawało mi zawsze do myślenia, jak to jest możliwe, wybito połowę pogłowia świń w Polsce i raptem się okazuje, i propaganda niesamowita w telewizji, prawda, i raptem się okazuje, że mimo, że wybito w bardzo szybkim tempie 6 milionów z 12 milionów świń trzody chlewnej, to tak dla ułatwienia, to raptem nie było ani sekundy, żeby zabrakło mięsa wieprzowego w marketach. No i to jest takie proste do myślenia daje, prawda? Raptem się okazuje, że przez ostatnie 2 lata mieliśmy totalną nagonkę, taką, gdzie zniszczono gospodarkę, zniszczono masę ludzi, przy okazji przemycono masę historii, jakaś walka z klimatem i ta walka z klimatem dosłownie się dzieje. Odebrano nam przy pomocy naszych uzurpatorów zupełnie niezależność energetyczną, która nie funkcjonuje poprzez zdyskredytowanie, tutaj użyję ponownie tego słowa, węgla między innymi, a wystarczy na kominy filtry odpowiednio ustawić i mamy Eldorado, prawda? Jesteśmy niezależni, mamy tanią energię itd. itp. No ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. No i teraz pojawiła się nowa rozrywka, że tak się wyrażę, i taka wojenna rozgrywka, takie igrzyska, które są kolejne podawane. Więc poprzednie 2 lata mieliśmy celebrycką chorobę numer 19. W tej chwili mamy nowego celebrytę i niezależnie od tego, na ile jest niedobrych rzeczy, bo każda wojenka czyni wiele, ona nikomu nic nie daje kompletnie. To znaczy nie daje tym na dole ludziskom, bo ci, którzy bawią się tam w kłócenie tych rzeczy, no to oni tam z tego zawsze korzystają, nie bez powodu to robią. No ale w każdym razie chodzi o to, żeby dać sobie do myślenia, żeby zauważyć te dziwne mechanizmy, jak raptem się totalnie wypełniły te tytuły, prawda, gdziekolwiek się pojawia. Ona, ta nowa celebrycka wypowiedź, no nowe wypowiedzi celebryckie w praktycznie prawie w każdych mediach. A przecież tak naprawdę, jeśli chcesz pomóc, to spokój, twój uśmiech, twoje dobre spojrzenie na drugiego człowieka da o wiele więcej niż bluzgi, które gdzieś tam się dzieją na tego nowego celebrytę, prawda? Chodzi o to, żeby zrozumieć jeden mechanizm. Ja nie twierdzę, że za chwileczkę nie wróci jakaś celebrycka 19, albo celebrycka 20, albo 25, prawda? Bo to zbyt piękny interes był i zbyt łatwo ludzie się poddali, żeby z tego zrezygnować. No ale póki co mamy właśnie tego typu zabawkę, która się dzieje. Ja mam swoje własne przemyślenia i w rozmowach prywatnych na ten temat mówię, ale chodzi o to, żeby zacząć główkować, zacząć myśleć, jak w sposób prosty, nieskomplikowany napędzono pewien prosty mechanizm kolejnej fali nienawiści, prawda? Niechęci, skłócenia, dyskusji, prawda? I bla, 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 bla. Chodzi o to, żeby pomyśleć,
jak mamy, jak długo ta nowa celebrycka przypadłość będzie trwała, te igrzyska wojenne, nie wiem, podejrzewam, że niezbyt długo, no, ale no, zobaczymy. Zobaczymy w każdym razie pokłosie tego, to zawsze mogą być dwa niuanse dla nas tutaj tych ziemskich, jak oni nas nazywają plebsem, ziemskiego tego plebsu, to mogą być plusy dodatnie, plusy ujemne, jak mówił towarzysz Wałęsa, prawda? No i co by nie mówić, trochę w tym powiedzeniu chcąc, nie chcąc, nie wiem, czy to intelektualnie błysną, no ale jakby nie patrzeć, jest w tym wbrew pozorom dużo racji, w tym wydawałoby się irracjonalnym powiedzeniu. Zatem chodzi o to, że mamy nowy model celebrycki, mamy igrzyska kolejne zrobione, jedne w Chinach gdzieś tam, to w ogóle też ciekawostka, w tej chwili mamy kolejne igrzyska, świat zaczął tym żyć, a w każdym razie na pewno tym żyć wielu ludzi żyje, dlatego że ta propaganda, te prawdy i prawa telewizyjne tutaj ewidentnie epatują czymś tak agresywnym, że trzeba być mocno odpornym, a najlepiej nie oglądać tego, a jeśli chcesz naprawdę pomóc, to po prostu pomagaj, ale bez agresji, bez nienawiści. Baw się dobrze, no mam nadzieję, że bez szczegółów, ale że dałem trochę do myślenia, jeśli ktoś tego przesłuchał, bo naprawdę warto układać te klocuszki, te puzzle, trochę logiki w to włączyć i raptem się okazuje, kur zapiał, ale nami grają. Baw się dobrze, do miłego, Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania, a najzdrowszy sklep teoria.pl, najzdrowszy sklep medycyny, zdrowia i gabinet terapii naturalnych, wiem, to są takie ostoje spokoju, zdrowia, spokoju tego wewnętrznego, tej komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem, co bardzo wielu z Was, drodzy Państwo, którzy nas odwiedzają, stwierdza, że tutaj jest trochę inaczej nawet niż przed sekundą, kiedy byli na ulicy. To jest fajnie, spokojnie, zdrowo. Nie bez powodu najzdrowszy sklep i nie bez powodu wiedza, informacja, energia, materia, czyli intelektualna mądrość, czyli homeostaza na ciele, umyśle i duchu. Baw się dobrze, do miłego.